Hej, witajcie na kanale Andasz Plus. Dzisiaj Wam pokażę pirackie porachunki. Jak je w nie grano? Zasady są proste. Zagramy sobie jedną rundę. No, na początku gra się z jedną kartą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Ten ślepy abordaż później jest, czyli końcowa runda. Każdy bierze po jedną kartę. Jedna jest odkryta i zwykle, bo jak ktoś stawi 0, później mam i w zasadzie wszyscy stawiają 0 i ta osoba, co ma 1, dostaje czarną plamę. Co to jest czarna plama? Czarna plama to się stawia kropkę i ona oznacza minus 5 punktów, ale też swój wynik się stawia jakby. Wynik, że na przykład jak zdobędziesz jedną kartę i czarną plamę, to masz minus 4 punkty, ale my tak nie robimy, tylko na przykład piszę minus 4. To szajka, co jeszcze, czekajcie. To jest mówienie ile punktów, że jakby mówisz, że zdobędziesz dwie szajki. Szajka to jak są trzy osoby, to jedna szajka składa się z trzech kart. Ten kto ma najwyższy, no w sumie gdzie będzie, trzeba o tym wiedzieć. Tak trochę jak w wojnie, kto zbierze więcej. To co, gramy? Przykładową rozgrywkę na trzy karty? Gramy w otwarte karty, żeby było wiadomo o co chodzi. I kładę i mam... Ja zdobędę dwie szajki. Ja zdobędę też dwie. No, trochę pomieliśmy. Trudno. Nie będziemy już zapisywać, bo... Dobra. Ja stawiam piątkę. To ja przebijam dziewiętnastką. I mam jedną szajkę, tak? Jeżeli druga karta jest też zielona, to... To ja wygram. Trzeba dać do koloru. Wszyscy muszą dać do koloru, jak mają. A, no tak. O tą zasadę ci chodziło. Wyciągamy kartę startową. O, i mamy ósemkę. Ja zaczynam, bo ja miałem szajkę. Dam do koloru. Aha. No i ja biorę jedną szajkę i teraz... Kto zdobędzie? Jeśli ja będę miał 8, a tata 3, to tata też może wygrać, jeśli będzie czerwona karta. No, patrzymy. O, jedynka fioletowa. Czyli ja biorę, tata minus 4 punkty, ja... Poczekaj. Bierzesz szajkę. Ile masz? Dwie. I dwie szajki mam, czyli tata dostanie minus 4 punkty, bo teraz jedna karta się liczy jako jeden punkt. Ja tam mam minus 4 punkty, a ja mam 12 punktów, bo jakby jak jest na przykład, jak się zdobędzie 5, to jest 15. Bo się do swojego wyniku dodaje 10. I tylko w rundzie 10 można zdobyć 20 punktów. No, no w każdej rundzie się da, gdyby ktoś miał cały czas 0, 0, 0 i tak dalej. Pa, pa, oglądajcie więcej odcinków na kanale Andasz Plus. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę.